Kontynuujemy obecnie serię zwaną Osoba Jezusa. Przechodzimy do lekcji drugiej, Boży odwieczny cel w Jezusie. Bóg postanowił dla przyszłych wieków ustanowić tajemnicę pobożności. Fragment z Efezjan 3, 10 i 11 wyjawia powód tej ukrytej tajemnicy, by stała się ona własnością Kościoła, który zamanifestuje to mocą i zwierzchnością tego świata. Dlatego tutaj jesteśmy, jako Kościół. Rzymian 8 mówi, że wszelkie stworzenie wzdycha, pragnąc wyzwolenia. Szatan jest księciem i władcą na powietrzu. Jako taki ma moc i władzę nad wszystkimi rzeczami, włącznie z każdym członkiem upadłego rodzaju ludzkiego. Zdobył swoją pozycję przy upadku człowieka. Bóg stworzył człowieka jako istotę duchową. Żył on w świecie duchowym i miał stałą społeczność z Bogiem, z Duchem Bożym. Bóg dał temu człowiekowi, który rządził przez swojego ducha, a nie przez swoje zmysły, moc, panowanie i autorytet nad całym światem. Jego ciało, w którym mieszkał duch, było przyodziane chwałą od Boga. Jego pięć zmysłów było całkowicie podporządkowane wewnętrznemu człowiekowi i odgrywało bardzo niewielką rolę w jego egzystencji. Człowiek był stworzony do miłości, wiary i życia wiecznego. Adam żył i panował przez ducha. Był podobny do Boga. Nie był Bogiem, ale był w tej samej klasie jak Bóg. Bóg chciał, by ten człowiek wzrastał w swoim poznaniu i zrozumieniu Boga, upodobniając się do tego, kto go stworzył, aż wreszcie napełni całą ziemię znajomością Boga. Gdyby Adam pozostał wierny Bogu, ta ziemia byłaby pełna poznania Boga. Adam wybrał szatana i dlatego przez niego szatan napełnił ziemię znajomością siebie. Ja byłem już w wielu miejscach na świecie, w Południowej Ameryce, w Azji i w Europie, ale nigdy nie byłem w miejscu, gdzie szatan jest nieznany. Natomiast jedyne miejsca, gdzie Jezus jest znany, to miejsca, gdzie znalazło się nowe stworzenie. Kiedy Adam poddał się diabłu i stał się uczestnikiem grzechu Ewy, status stworzenia uległ zmianie. Człowiek stał się zupełnie innym stworzeniem. Szatan tchnął wieczną śmierć we wszystko i on stał się panem. Tam, gdzie była miłość i wiara, tam znalazła się nienawiść i strach. Kain zabił swojego brata zaraz na początku historii Biblii. Nawet natura zwierząt się zmieniła. Stały się gwałtowne i dzikie. Człowiek przestał żyć poprzez moc i mądrość swojego ducha. Jego duch umarł, a on otrzymał upadłą naturę swojego wroga. W czasie upadku jego duch był tak pogwałcony, że stoczył się w dół w posłuszeństwo duszy. Człowiek stał się istotą duszewną zamiast człowiekiem duchowym i był rządzony w tym zakresie przez samego szatana. Ta upadła natura w tym miejscu stała się ciałem szatana. Duch człowieka stał się niewolnikiem duszy i stracił kontakt z Bogiem. Jego ciało stało się śmiertelne i podległe śmierci. Jego niegdyś potężny duch, wewnętrzny człowiek, stał się ukrytym wewnętrznym człowiekiem serca. Władca stał się wiecznym kryminalistą, nie mającym prawnego dostępu do Boga. Taki był stan rasy ludzkiej, kiedy przyszedł Jezus. Stan ten był zupełnie zepsuty i zdeprawowany. Wszyscy ludzie, którzy się później rodzili, dziedziczyli naturę Adama, rodzili się jako dzieci szatana. Wiem, że wiele religii chce to obalić, ale to nie ma znaczenia. Kiedy jeden człowiek zgrzeszył, wszyscy stają się grzesznikami. Grzech to nie jest tylko coś, co robisz.
Grzech to stan, w jakim jesteś. Bożym odwiecznym celem w Chrystusie Jezusie jest to, by ustanowić nowe stworzenie, nad którym szatan nie ma władzy ani autorytetu. 2 Koryntian 5:17 mówi: tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jezus powiedział w Jana 10:10: ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ponownie w 2 Koryntian 5:17 napisano, że wszystko stało się nowe. Paweł wyjaśnia plan odkupienia i poznajemy coś z tego, co w nim jest. 2 Koryntian 5:21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Jezus przyszedł, by zająć miejsce człowieka i być jego zastępcą. Kłamstwem jest twierdzenie, że on musiał narodzić się na nowo. Takie kłamstwo powtarzane jest w kręgach zielonoświątkowych. Jezus narodził się właściwie za pierwszym razem. On nie miał grzechu. Umarł jako baranek Boży bez skazy. Chociaż nie zgrzeszył, to wziął na siebie karę za nasze grzechy. On nigdy nie palił się w piekle. Grzech, który poniósł, to był mój grzech. Człowiek przez upadek stał się grzesznikiem, nie mającym dostępu do Boga. Więc nie wystarczy przebaczenie. Dowodem tego jest stosunek do Izraela. Natura człowieka musi być zmieniona, a krew kozłów i cielców nie mogła tego dokonać. Wymagania sprawiedliwości muszą być zaspokojone przez kogoś, nad kim szatan nie ma władzy. Tą osobą był Pan Jezus. On przyszedł, by zniszczyć dzieła diabelskie. Musiał to wykonać w określonym czasie. Musiał być kuszony tak, jak pierwszy Adam. I musiał przezwyciężyć te pokusy. Pokusy były prawdziwe i on stawił im czoła w rzeczywistości. Ten, który nie znał grzechu, musiał rozprawić się z grzechem i zwyciężyć grzech przez moc Ducha Świętego. Musiał pokazać się przed Bogiem jako zwycięzca. Narodził się z dziewicy, jego istota była ludzka. Spotykało go to wszystko, co nas. On był kuszony we wszystkim, ale nie zgrzeszył. On był człowiekiem i Bogiem, ale kuszony był jako człowiek. Niewolnicy ciała muszą być wyzwoleni. Ukryty człowiek serca musi narodzić się na nowo, otrzymać naturę od Boga i musi być napełniony Bożym Duchem. To nowe stworzenie musi być Panem i Władcą zmysłów. To jest postęp uświęcenia. Umysł człowieka musi być odnawiany każdego dnia, a zewnętrzny człowiek musi być coraz mniejszy. To oznacza upodabnianie się do obrazu Chrystusa. To jedno życie, życie Jezusa, Boże życie, zastępuje starą naturę Adama, kiedy my zdążamy do upodabniania się do obrazu Chrystusa. To jest największe objawienie, które może otrzymać człowiek. Twój duch może w Chrystusie stać się nowym stworzeniem, nad którym szatan nie ma mocy i władzy. Jakaż to wielka nadzieja, jakież poselstwo możemy zwiastować. Ale to musi się stać prawdą najpierw w nas. Musimy w to wierzyć i musimy to głosić. Głosząc tę prawdę, dajemy każdemu człowiekowi nadzieję. Bez względu na problem, bez względu na to, co nas spotyka. Tu mamy odpowiedź. Nie tylko musisz, ale możesz narodzić się na nowo. W narodzeniu na nowo stajesz się sprawiedliwością Bożą i możesz stanąć przed Nim bez strachu i bez grzechu. To jest najwspanialsze i nic innego nie daje takiej nadziei. Lampart nie może zmienić swoich plamek, a człowiek nie może dodać sam do swojego wzrostu jednego łokcia.
Ale człowiek z łaski Bożej może narodzić się na nowo i być sprawiedliwym. Ludzie bez względu na to, co zrobili, kim byli, mogą być zupełnie wyzwoleni. Paweł wymienił kategorię grzechu, mówiąc o homoseksualistach, o poniżających grzechach ciała, i powiedział do zboru w Koryncie, takimi niektórzy z was byli, ale teraz jest inaczej. Teraz narodziliście się z Boga. Jeżeli jestem sprawiedliwością Bożą, to tak, jakbym nigdy nie zgrzeszył. Musimy być bardziej świadomi naszego synostwa i tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Musimy być bardziej świadomi tego, by przezwyciężyć nasze upadki. To właśnie daje wiarę. W Chrystusie nie ma upadku ani porażki. Poprzez cud nowego narodzenia Duch Święty umieścił mnie w Chrystusie. Potem nakazuje mi, bym trwał. Kiedy trwam w tym miejscu, gdzie Bóg umieścił mnie przez nowe narodzenie, Bóg widzi przeżycia Chrystusa jako moje. On widzi to wszystko jako już dokonane, chociaż jeszcze nad tym pracuję. Bóg nigdy nie zaczyna, aż skończy. Jeśli w Nim trwasz, przebudzisz się pewnego dnia na Jego podobieństwo. Wiara trzyma się tej obietnicy. To chwalebne odkupienie dokonuje się wtedy, kiedy członek starego stworzenia pokutuje z tego, kim jest, przyjmuje Pana Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i Pana i utożsamia się z tym, który umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał. Wtedy ten odkupiony zaczyna myśleć o tym nowym porządku. Jeżeli on zajął moje miejsce, wziął moje smutki, poniósł moje zmartwienia, był zraniony za moje przestępstwa, a jego sińce mnie uleczyły, to wszystko uczynił dla mnie, nie dla siebie. To tak, jakbym ja to zrobił, a w Bożych oczach wygląda na to, że już zwyciężyłem. Potem mogę powiedzieć, na podstawie autorytetu wiary, opartej na Słowie Bożym, jestem więcej niż zwycięzcą. Jestem dziedzicem Bożym. Jestem tym, kim Bóg mówi, że jestem. Nie jestem pokonanym, bezsilnym, bezużytecznym człowiekiem. Nie jestem jeszcze wszystkim, kim mogę być, ale jestem członkiem Jego ciała, Jego Kościoła, którego On jest głową. Diabeł na pewno nie ma władzy nad ciałem Chrystusa. To poprzez to ciało składające się z odrodzonych duchów Bóg wypędza demony, uzdrawia chorych i przynosi życie wieczne umarłym duszom. Przez nowe narodzenie nie tylko jestem częścią planu Bożego, ale teraz stałem się narzędziem, przez które ten cel jest wykonywany. Czy zgodzicie się z faktem, że diabeł nie ma władzy nad dziećmi Bożymi? Chyba, że mu ją same dadzą. Jeżeli Jezus ma wszelką moc, to diabeł nie ma żadnej mocy poza tą, jaką mu oddamy. To jest prawda i musimy w to wierzyć. Po pokonaniu szatana Chrystus wstąpił do nieba, zostawiając nam upoważnienie do używania Jego imienia. W moim imieniu będziecie wypędzać demony. Chrystus zajął moje miejsce na tronie Bożym i każdą prośbę, którą mam do Boga, Chrystus przedstawi przed Ojcem. Drugą stroną tej prawdy jest to, że ja zająłem Jego miejsce na ziemi, gdyż jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. On reprezentuje mnie w niebie, gdzie On jest przyjęty. Ja reprezentuję Go na ziemi, gdzie On był odrzucony. Muszę temu być wierny. Jezus powiedział, ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. Możecie to przyjąć do siebie osobiście. On jest krzewem winnym, a ja jestem latoroślą. Jeżeli trwam w Nim, a On we mnie, mogę prosić o cokolwiek chcę. Czy zgadzamy się z tym?
To ta prawda z Ewangelii Jana 15 zmieniła życie jednego z największych misjonarzy wszystkich czasów, Hudsona Taylora. Kiedy zobaczył, że jeżeli będzie trwał w Chrystusie, jego społeczność z Chrystusem będzie taka sama, jak gałązki w krzewie winnym. Taylor zobaczył, że cokolwiek jest w krzewie, jest też w gałązce. Czyli cokolwiek jest w Chrystusie, jest też w wierzących. W tym momencie uświadomił sobie, że wszystko może w Chrystusie. Musimy myśleć o sobie tak, jak myśli o nas Bóg. Bóg nie myśli o swoich dzieciach jako o pokonanych, bezbronnych, bezużytecznych członkach Kościoła, usiłujących mieć wiarę, usiłujących otrzymać uzdrowienie lub usiłujących jakoś przeżyć. Nie! Bóg widzi nas, że w Chrystusie zwyciężyliśmy świat, ciało i diabła. On nie ma czasu na nasze użalanie się nad sobą. On nie ma czasu na nasze rozczarowania, na nasze zgorzknienie, nieprzebaczenie itd. On widzi nas takimi, jakimi jesteśmy, czyli więcej niż zwycięzcami w Chrystusie. On mówi do nas, żadna broń ukuta przeciw Tobie nic nie wskóra. Aby tak było, muszę trwać tam, gdzie mnie postawił Duch Święty, kiedy narodziłem się na nowo. Niech Duch Święty ożywi tę prawdę w waszych sercach. Pamiętajcie, że kiedy mówimy o Nim jako o sobie, mówimy jako o człowieku, nowym stworzeniu, narodzonym z niewiasty, którym i my się stajemy przez nowe narodzenie. Pamiętajcie o tym i wierzcie w to w imieniu Jezusa.